Piotrek z WMHW Łomin. Jest 7 luty. Jadę na rybki na lód. Temperatura 0 stopni. Idealnie lód w miarę. Jakieś 80 cm da się łowić. Nad wodą spotkam się z Rafałem, który jedzie z Warszawy. I połowimy na lodzie. Zobaczymy, jakie dzisiaj będą efekty. Jesteśmy już na miejscu, na łowisku. 7-8. Temperatura minus 1, minus 2. Już jacyś wędkarze poszli w drugą stronę. Idziemy połowić, zobaczymy, jakie będą dzisiaj efekty. Jesteśmy na Załubicach. Pierwsza ryba Rafała, Jazgarek wraca do wody. Popłynął. No i dobra. Zaraz będzie lepsza oko. 7.35. Pierwszy okonek Rafała też wraca do wody, niewymiarowy. Na lodzie rzucasz te małe nawet, później im te oczy marzną i podobno ślepą. Tak? To też gościu teraz powiedział, ostatnio byliśmy. No, ładnego konia złowiłeś. Pewnie dla ciebie by. Dziewiąty mój okonek. Kolega wygrywa. Łowi 11. Wypuszczamy na wolność. Także kończymy wędkowanie, jeszcze dwa maluchy Rafał złowił, 23 do 14, takie 4 sztuki wymiarowe, reszta wróciła do wody. I tak za 15-12. Witam, mamy 9 luty, miejscowość Czarna, 2 stopnie na plusie. Leciutka mrzawka, tak jak powiedziałem, że dzisiaj będzie padać. Nie pada, ale jest 1 mm na godzinę. Myślę, że nie zmoczy nas to. Myślę, że będą brało okonie na takie odwilży. Jedziemy na Załubice, standardowo. Piotrek sprawdzi w tygodniu może Czarnów, jeżeli lód na to pozwoli jeszcze. No i co? Jedziemy, Ochotka będzie grana, Mormyszka, także jest co robić. Niedziela, 9 luty, jedziemy na ryby. Dobra, jesteśmy nad Żądzą, tam jest Żądza, a tu jest Piotrek, testował nowy świder. Ostrza brzytwa, mówię wam, kupujcie. Można się golić. A jakaś firma tego jest? Jest. Jula. Kabaja czy coś takiego? Tym właśnie świdrem Piotrek testował świder. Co? Paj, to nie może sklepu reklamować na stronie. Dobra, nie będę reklamował, ale jak coś, to do Juli jedźcie. Dobra, idziemy łapać okonie. Jak Michał w ubranie? Było ładnie. Ładnie coś tu siedzi przy tym przylębelku, ale nie chce się przyciąć. Albo jest coś małego, albo po prostu nie może trafić. O, ja mam. Masz? Zobacz. O, Boże. Boże, dzieciak. No, widzisz, w szkole. Dlatego jak takie biorą. Na taką murmychę. Dzieciacze. Akurat filmowałem, bo ciebie filmowałem. No tak. Dobra. Czekaj. Potwora pokażesz i wraca do wody. Ale masz kurde dużo śniegu tutaj. Co tam, Michał, masz? Jazgarzyna, ale jak ładnie. Grubiutko. Ładny uścioszek. Popłynął. Dobra, działamy dalej. Tak, pewnie tak. Nie, jazgasz. Aż ty kurde szkodniku.
Jazgarzyna. Powiemy o tej pierwszej, co nie? Trochę płycej, niedużo płycej, ale jest płycej. Jak tam, Piotrze, dzisiaj? Cicha totalna, co nie? Jazgarzyk. Dzisiaj zupa jazgarzowa, co? Co? 3-2. 3-2 prowadzę. O czym mu zamarzają, będzie ślepy. Mój kolega złapał konia. Ładna marmycha. Mały jest taki, kurde. Padna tam. Co? Byliśmy w Czarnowie, byliśmy w Załbicach, byliśmy w Ślężanach, właśnie z nich wracamy. Na każdym łowisku coś się trafiło, nie były to rewelacyjne ryby, były jakieś jazgarze, okonie po 10-15 cm. Piotrek złapał konia, tam jakiegoś drugiego zerwał. Ja złapałem 3 jazgarze na każdym łowisku po jednym, no i o konia też złapałem, także około 7 sztuk. Wszystkie trafiły oczywiście do wody. Piotrek, jak? Tyle, że żeśmy pojeździli, co nie? Niedziela ładna, słoneczna, tak jak widać, praży słoneczko, także... Nie wiecie, w kalendarzu brań? Tak. W kalendarzu brań było, że największe ryby dzisiaj miały być złapane. No tych największych ryb nie widzieliśmy. Także jeżeli chodzi o te kalendarzyki brań, to myślę, że sami dobierajcie łowisko i sami sobie tam przepowiadajcie, czy dziś jest szansa na rybę, czy nie. Także tyle. No. Jedziemy do domu. Odpoczęliśmy trochę nad wodą, cieplutko. Obyło się bez rękawiczek. No i tyle. Na razie. WMH Michał. Na razie.